potrzebuję... Cześć Matus. Cześć, witam. Chciałem cię zapytać, czy pamiętasz, z kim wychodziłeś na ostatni derbowy mecz, z tym młodym? On tam ci zadał jedno pytanie. Tak, trochę... Zobacz. Trochę mi coś tam kojarzę. On pytał ode mnie koszulki. No. To się wydaje, nie? Ja trochę zapomniałem. Bo ja jestem tam na B i jakby pan mógł, to damy radę i jakoś to załatwimy? No. Myślę, że jak zobaczy nas na przykład, nie wiem, na treningu u siebie, to będzie zaskoczony. No to... To jedna sprawa, co myślisz? Trzeba to ogarnąć. Dobra, Szymon nam w tym pomoże. No tak, damy koszulki i podpiszemy. Mam nadzieję, że chłopak będzie zadowolony. Dobra, to idźmy. To chodźmy. Cześć Szymon. Chciałam. Co potrzeba? Cześć. Tutaj jest taka sprawa. Na meczu w derbach chłopiec do mnie chciał koszulkę przy wyjściu na mecz i ja zapomniałem o tym. Ale teraz mi się przypomniało i chciałem, żeby mi to jakoś załatwić spotkanie, żeby mi tą koszulkę dał. Nic nie martw, mam pomysł jak to zrobić. Koszuleczkę uszykujemy, bądź gotowy, dam ci znać kiedy i gdzie. O, to super. Załatwione. Jesteśmy już na stadionie olimpijskim. Jesteśmy tu dlatego, bo Severin ma dzisiaj trening i chciałem dać koszulkę, którą obiecałem na meczu w derbach i mam nadzieję, że będzie zadowolony. On o niczym nie wie, jesteśmy dogadani z jego ojcem, to mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze. No to idziemy. I wie pan, na ścianie. Tak, to super. Tak, naprawdę. I tak, Severin tak, jest... Tak, to nie wiedziałem. Tak, też bramkarz. 6 lat już broni. A gdzie jest teraz? To na prawo? Tak, na prawo. Dzień dobry. Witam. Witamy. Witam wszystkich. Dobry. Jestem tu dla Severina. Pamiętasz mnie? Pamiętam. Super. Ja zapomniałem, cześć. Cześć, ja zapomniałem, ale mi się przypomniało. Chciałeś koszulkę po derbach, nie? No to nie spotkaliśmy się, to teraz chcę ci dać koszulkę. Znaczy, mam nadzieję, że będziesz zadowolony. Dziękuję. Brawo. Cześć. Dobry. Jeszcze raz podziękuj sobie. Cześć. Dobry. Spodziewałeś się tej wizyty? Nie. Tak myśleliśmy. Matus nie spodziewał się. To super. To się cieszę.